Jesteście niesamowici, naprawdę. Dziękuję wam. Jejku. Masakra. Jestem tak podjarana, naprawdę. Za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie wyniki. Kocham was. Witajcie moje gwiazdki. Dzisiaj przychodzę do was z unboxingiem i zasadami konkursu. W końcu jest. Ja bym chciała z całego serca podziękować wam za te 121 subskrypcji, chyba tak jak patrzyłam właśnie przed chwilą było. Jesteście naprawdę niesamowici, kocham was i dla was zrobię wszystko, naprawdę kocham i starałam się, żeby jak najszybciej coś dla was zdobyć i chciałam, żeby to była jakaś konkretna niespodzianka, nie byle co. I żeby mi się też z wami kojarzyła i co najbardziej dobrze wspominam z YouTube'a. No i przy okazji otworzymy sobie dwie paczuchy, z czego to są basici, jedynki, więc myślę, że spoko filmik. No i na sam koniec poznacie nagrodę, jak i zasady konkursu, więc zapraszam do oglądania. A jeśli jesteś nowy na moim kanale i chcesz uczestniczyć w konkursie lub chcesz tak jakby wesprzeć mój kanał i doczekać się kolejnych jakichś surprise'ów, tak jakby odnoszących się do poprzeczek subskrypcji, które chcemy osiągnąć, to naprawdę zostań z nami, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, więc zapraszam do oglądania. I ogólnie mam do otwarcia, przepraszam was, ale są otwarte, bo musiałam sprawdzić, bo zamawiałam na Vinted, a te paczki u mnie już leżą 2 tygodnie około, lub tydzień. Mówiłam z wami lalki, które basic i Lagunę, w końcu basic kupiłam, ale nie jest taka do końca kompletna, więc będę musiała ją potem poskładać i ogarnąć na pewno jej włosy, więc będę miała co robić. I tak samo Spectra, wiem, że jest w dosyć takim kiepskim stanie, bo zdjęcia, bo nie przekonałam mi się, to ze zdjęć wywnioskowałam i sceny i zaczynam otwierać paczki. Może zacznę od tej bardziej uboższej Laguny, która nie ma ubrań, tylko jest sama lalka. Zależało mi na tym, żeby kupić sobie właśnie Basic Lagunę. Jak wiecie, otwierałam tą wielką paczkę na YouTubie i tam była Laguna i ja byłam przekonana, że to jest Laguna Basic, ale się okazało, że to jest Pictures Day. Włosy są na pewno dłuższe i są gumki. Oczywiście będziemy je jeszcze oglądać z innego kadru, jak zawsze. Włosy są w takim samym, może lepszym stanie niż tamta, co ma włosy. No zobaczymy. Na pewno jest do ogarnięcia, do uczesania. Loki może niekoniecznie będę jej robić, bo ostatnio zaliczyłam trochę fejly z lokami, ale to się dowiecie dopiero za jakiś czas, jak wstawię filmik. Więc odkładam na razie Lagunę i przejdę do Spectry. Spectra, z tego co pamiętam, nie miała zwierzaka, pamiętnika i wiadomo tam stojaka. Zwierzak może kiedyś kupię, jak będę miała okazję jakąś. Powoli jest tak, że zostają mi takie lalki do kupienia, które są naprawdę w dość sporej cenie i to są zazwyczaj unikaty i je ciężko zdobyć. Ja się boję po prostu, co mi zostanie do zakupu. Jeszcze mam kilka takich postaci, które bym chciała na pewno mieć. I potem zacznie się taki problem trochę ze mną. Bo niezbyt przepadam za serią Podwodna Straż Przygoda albo Szkoła Duchów i potem tak to już nie będzie ten sam sposób cieszenia się z tych lalek, chociaż mogę wątpić, może polubię, bo ja pamiętam, jak zaczęły wychodzić te serie, to ja już się tak nie interesowałam Monster High, bo ja już wtedy totalnie lalki olałam, moja siostra tak samo. Może pokocham, może nie. Zobaczymy. Zobaczymy, co w ogóle przyniesie nam przyszły rok, bo w przyszłym roku ruszają monsterki normalnie do sprzedaży, więc będzie się działo. Mam nadzieję, że będą super, bo nie przeżyję tego. Ja po prostu nie mogę się doczekać, kiedy pojawią się w sklepach i będą pięknie wyglądać na tych półkach i będę miała problem z wybraniem jakiejkolwiek. Otwieram Spectrę. Ta Spectra jest taka piękna. Mi się zawsze marzyła Basic, bo moim zdaniem Basic Spectra jest jedną z takich ładniejszych. A jeszcze mi się podoba chyba ze Szkoły Duchów. Nasza Spectra Basic ma dość brudną twarz. Jeszcze będziemy omawiać.
ma oddzielane te ubranko, bo to jest bardzo ważne, bo często ubierają Basic w ubranko z Goes Alive. Co tu jeszcze? No i ma torebeczkę i potem będziemy to wszystko mówić. Ma właśnie kolczyki, więc mega się z tego cieszę. Włosy są w takim średnim stanie i zastanawiam się, czy nie są podcięte. Są mega brudne, jakieś takie, ale to no wiadomo, pewnie leżała gdzieś w szafie, wybaczam, to już nie nikogoś wina. Okej, okay, kochani, omówimy sobie lalki i przepraszam was za oświetlenie, jak zwykle jest dość późno. Może być słabsza jakość, ale postaram wam się jak najbardziej pokazać je z bliska. Zacznę od Laguny. Laguna niestety, gdy ją kupowałam, nie miała rąk, ale ręce ja mam zawsze zapasowe jakieś, więc bez problemu. Włosy ma takie w stanie w porządku, nie są jakieś mega złe, są mega przyjemne w dotyku. I po prostu potrzebują trochę pielęgnacji, rozczesania i moim zdaniem, że będą ok. Gumki są, mam nadzieję, że to będzie widać, gumki są. Stawy. Jeśli chodzi o gumki, one są takie w miarę ok. Miałam gorsze w swoim ręku. Stawy w kolanach są bardzo spoko. Wiadomo, że te gumki trochę psują efekt tego, żeby wam pokazać to. Ale tak to jest z basicami 1. Jeśli chodzi o makijaż lalki, jest lekko uszkodzony na ustach, ale ja to naprawię za pomocą kredki akwarelowej. Więc to nie jest jakiś mega problem, to jest lalka dla mnie i raczej nie będę jej sprzedawać jak resztę mojej kolekcji. Następnie mamy Spectre, która ma dość brudną buźkę i potrzebuje naprawdę dużej uwagi. Jeszcze kolczyki są, widzę, lekko starte, więc będę musiała je odmalować. Makijaż lalki jest prawie calutki, oprócz jednego draśnięcia na ustach, takiego zmycia. No ale to jest już lalka, która też pewnie ma około 10 lat, więc wybaczamy jej to. Martwią mnie trochę te poszczępione włosy, czy one powinny tak wyglądać, czy one są obcięte. Ale to się przekonamy, jak umyję, rozczeszę, może po prostu jest taki zamysł ze względu na to, że one są cieniowane. Sukienka, w sensie sukienka, bluzka. Bluzka ma przede wszystkim całe łańcuchy i one są prawdziwe, te łańcuchy, bo na Goose Alive one są po prostu tak zrobione z jakiejś niteczki. Spódniczka jest ok, nie jest nigdzie posiepana. Lalka ogólnie lekko może jest pomarańczowa, taka żółtawa, ale to da się domyć. Nogi ma w porządku, buty są lekko zmyte, bo tak patrzyłam. Ale i tak super wygląda. Moim zdaniem Basic 1 Spectra jest przepiękna. Warta, żeby ją mieć w swojej kolekcji przede wszystkim. Jest w sumie mało dostępna na Vinted w takiej dosyć dobrym stanie, więc... No i torebeczka jest taka lekko przezroczysta na łańcuchu. No i brakuje mi do niej zwierzątka, bo tak smutno trochę bez tego zwierzątka, zwłaszcza, że ta łasiczka jest mega śliczna. Będę szukać na pewno, więc zobaczymy, jak to będzie. Dobra, teraz przejdę do omówienia konkursu, jak to będzie wyglądać i co jest do wygrania. Otóż do wygrania jest, moi drodzy, Nathan Rod z Upiornego Połączenia. Jest to moim zdaniem jeden z lepszych chłopaków, jakie powstały w Monster High. Ze względu na detaliczność, ja wiele razy powtarzałam, że owszem, ma mało dodatków, ale jest mega detaliczną lalką i dość ciekawą. I też kojarzy mi się z teraźniejszymi czasami, ze względu na to, że jest to taki rodzaj tęczy a la Monster High i ja już to wiele razy powtarzałam. Plus to, że Nathan Rod przez twórcę Monster High został oficjalnie nazwany homoseksualnym, więc tym bardziej moim zdaniem jest ta lalka bardzo szczegółowa i naprawdę ją uwielbiam. Na pewno lalka ma z około 7 lat, więc wytrzymała 7 lat w pudełku i trafi teraz naprawdę w dobre ręce. Mam nadzieję, że będzie służyć, mam nadzieję, że będzie się ktoś z niej cieszył, tak samo jak ja się cieszyłam z innych moich lalek, które otwierałam u siebie na kanale. No i poznajcie zasady konkursu. Otóż, jeśli chcesz wygrać oto tego Nathana Rota, przede wszystkim musisz subskrybować mój kanał, zostawić tutaj komentarz, łapkę w górę i oznaczyć mnie na Instagramie pod zdjęciem, kreatywnym zdjęciem, bo świat należy do kreatywnych osób.
To może być cokolwiek. Może być make-up związany z Monster High, może być zdjęcie swojej ulubionej lalki, może to być cosplay. Wszystko, wszystkie chwyty są dozwolone. Ważne, żeby nawiązywały do Monster High i do powrotu Monster High do sprzedaży. Wesprzyjmy trochę markę Mattel, pokażmy im, że jesteśmy z nimi, że chcemy tych lalek też w Polsce. I pamiętajcie, że zasady konkursu jeszcze będą na samym dole rozpisane, żebyście krok po kroku wiedzieli, co macie zrobić, aby zdobyć tą oto lalkę. Jeśli wygra ktoś, to odezwę się do niego na Instagramie, napiszę. Wyniki konkursu będą za 2 tygodnie, czyli jeśli filmik pojawi się we wtorek, to za 2 tygodnie we wtorek wyniki konkursu będą na moim YouTubie. Więc trzymam kciuki za was, jesteście kreatywni, jesteście wspaniali i dajcie z siebie wszystko. Dla mnie to jest tak wspaniała rzecz, że mogę wam to podarować i że zobaczę waszą aktywność i waszą tak jakby miłość do właśnie postaci z Monster High. I w ogóle jestem taka ucieszona, że was już jest 100 ze mną, już ponad 100 osób, które gdzieś tam są w internecie i mnie oglądają i sprawia im to przyjemność oglądania mnie, więc... Och, kocham was naprawdę. Przysyłam bujaki. Zapomniałam dodać, że oprócz samej lalki w paczce otrzymacie ode mnie mały gratis i jest to dla mnie tak cieszące, że będę mogła komuś wręczyć nagrodę, że będę mogła odwdzięczyć się za te subskrypcje. Jesteście naprawdę wspaniali, kocham was naprawdę. Nie spodziewałabym się kiedykolwiek, że nawet 100 subskrypcji mi kiedykolwiek przybędzie na kanał, że to jakoś się uda, że będziecie mili dla mnie. Jesteście niesamowici, naprawdę. Dziękuję wam za wiadomości prywatne na Instagramie. Staram się odpisywać, chociaż często jestem gdzieś tam zalatana, chodzę do pracy. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu Nathan i będzie wam się dobrze kojarzył ze mną. Jejku, masakra. Jestem tak podjarana, naprawdę. Za 2 tygodnie wyniki. Kocham was. Pa. Sama lalka Nathan w pudełku jest mega super zapakowana. Oprócz jakichś takich drobnych uszkodzeń, typu zdarcie napisów lub tutaj do góry. Wygląda jakby ktoś ją otwierał, ale mam nadzieję, że jednak nie była otwierana. Chociaż nie wiem, tak dziwnie to wszystko odstaje. Dobra, lalka jest z 2014 roku, więc ma 7 lat, nie dziwmy się jej, ale wszystko jest na swoim miejscu. Posiada zabezpieczenia, stojak, książeczkę, czapeczkę, włosy są tak jak powinny być ułożone. Jest super skręt ogonu tutaj zrobiony. Tył prezentuje się w ten sposób, tył może wygląda troszeczkę lepiej. Trochę martwią mnie właśnie te takie uszkodzenia, no ale to już nic nie zrobię z tym. Naprawdę i tak cud, że znalazłam go dla was jeszcze w pudełku.